Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym wyborze Turoka. Dzisiaj bitewka naszego kolegi czołgisty Buster Advender na Type 64. Chiński Light 6 tieru, widzimy, został rzucony na dziewiątki, na murowankę, 57% szans na zwycięstwo. No i zobaczymy sobie, co kolega nawyczynia. Jak zauważyliście w miniaturce, mam nadzieję, że nie zapomniałem, dałem pewien spoiler, jest to medal. Jak wiecie, ja spoilerów zwykle nie robię, ale tutaj zrobiłem wyjątek, ponieważ nasz czołgista zdobył tutaj medal, którego być może część osób w ogóle nie zna i nie wie, że jest w WOT-cie. Także specjalnie go umieściłem, żeby rozbudzić Waszą ciekawość, no i zachęcić do obejrzenia bitewki, jak taki medal zdobyć i za co on generalnie jest. Także pogadamy sobie o tym oczywiście na koniec. Kto zna, to zna, a kto nie zna, to oczywiście pozna. Czołg, amunicja, sprawdźmy sobie. 128 przebicia i 115 uszkodzeń. No jak widzimy, na dziewiątki, no, wartość nieco mizerna, dlatego APCR-y są zawsze na tym pojeździe w cenie. 177 przebicia i 115 uszkodzeń. Nasz bohater jeździ również na racjach bojowych. Także zestaw na bogato i na początek próba spota przeciwników. No losować widzimy trudne, 3 tiery wyżej lajcikiem, który ma 580 HP i naprawdę jest papierowy. Jest nieco trudne, taki Erchemik nas ściąga na hita, a sporo czołgów, no tak naprawdę na dwa. Także na razie otwarcie takie spotujące, ale to już wierzę nam MX-12T. Jeśli on się wychyli, to jest niestety szansa, że można zaświecić. Także na razie spotujemy, delikatny spocik, 119 to jest nasz dorobek, ale oczywiście bitewka nam się rozkręci i będzie naprawdę interesująca do samego końca. Także oprócz tego, że będzie ciekawy medal, to będzie bardzo ciekawa bitwa. Także jak najbardziej bitewka przypadła mi do gustu, pochodzi z poprzedniego patcha, co myślę nie stanowi żadnego problemu, bo tutaj nic się wielkiego nie wydarzyło. Chodzi o tę mapę 1 do 3, potraciliśmy czołgi, no do lasu nie pojechało nic, zamknęliśmy się tak naprawdę przy kapie, no i to jest klucz do porażki. No jak wiecie, zawsze to powtarzam, że jeśli zbyt głęboko się cofniemy w obronie, to robi się bardzo, bardzo źle. ST1 w lesie, Ru nam tutaj wyjeżdża, zaczyna booster strzelać, ten Ru się w ogóle chyba rozbił o Bulldoga, tak mi się wydaje, albo Bulldog go tam wykończył. 3 do 4 szarżują wrogowie lasem, borem lasem. Na razie próbujemy oszczędzać HP, żeby nie przyjąć jakiegoś głupiego strzału. Tam jeszcze jest T3-2. 5 do 5, także tutaj nasza arta, tych właśnie arty. Mamy 3 arty, wróg ma również 3 arty. No i widzimy, to są arty 3 razy 8 poziomu. Także mogą nas spokojnie zdjąć na hita. ST1 nieprzebijalna w takiej pozycji dla nas. Także nie strzela Buster. Może i dobrze, bo po co tak naprawdę strzelać, skoro i tak nie przebije. Może poświecić dla swoich. T32 despotowany. No widzimy, jak głęboka defensywa, jak blisko już do tej arty jest wróg. Jak ta arta w tym momencie, no nie może się przydać. Nie może się przydać, bo jest za blisko. Za chwilę dostanie spota i będzie po prostu lipa. 5 do 6, nasz dorobek to 106 obrażeń i 886 ze spota. Wyjazd na Type 62, bardzo słusznie, trzeba go skończyć, niech się tutaj nie majta. No i próbujmy, bitewka trudna, będzie ciężko to ugrać, ale zobaczymy sobie, co z tego wyjdzie. AMX to jest cel, który możemy przebić, dostajemy od Tygrysa drugiego za 316, no i widzimy, jak drastycznie spadło nam HP, zostało nam zaledwie 264, RHM. Wyjazd teraz, pomoc chyba będzie z tym Erheimem. Pozycje wrogów są znane, oprócz chyba tego IKV-a. No, on był chyba niewyświecony. Także tutaj podejmuje spore ryzyko, wyjeżdżając na tył Erheima. Ryzyko się, widzę, opłaca. Erheim strzelił. Będziemy go sobie teraz doić, oczywiście za peków, bo wystarcza na ten miękki cel. Jeszcze jeden strzał powinno wystarczyć. Tak jest, 914 uszkodzeń i 1000 ze spota i 3 fragi. No i teraz jest świetna okazja, doskonała okazja, żeby pojechać po arty. IKV pojawił nam się w A4, także wiemy wszystko. 3 arty do zdjęcia. Pojawia się Lorka,
Ups, nie trafił. Nie trafił, chowa się za domek. Będzie próba zniknięcia. Tymczasem 10 do 12. Wróg ma przewagę, jeśli chodzi o HP. No i IKV wykańcza jeszcze drugiego IKV-a. Zostaje nam Tygrys drugi i 3 arty kontra nasz IS trzeci, IKV i nasz Tajpek 64. Kolejna wyświecona arta. Oddalił się od niej nieco. Kolejna wyświecona. Także będzie teraz próba zdjęcia arty amerykańskiej. Mamy dwa strzały, jeszcze dwa będą potrzebne. Arta już się nas ustawia, ale nas nie widzi. Ten czołg ma bardzo dobre kamo, także jak najbardziej duży atut. No i mamy pierwszą artę wykończoną, czwarty frag i teraz mamy Su-14-2. Kolejny czołg, który jesteśmy w stanie wydoić. Niestety poszło po jarzmie i poszło z dingiem. Kolejny strzał kalafior, szkoda. Teraz celujemy sobie w ciemno. Strzelamy. Nie udało się zdjąć, także musimy poprawić. No i sytuacja. Zostaje Tygrys drugi na IKV oraz typa 64. Ten Tygrys ma sporo HP, no i w pojedynku z papierowym IKV-em jest faworytem, że tak powiem. Oglądamy dalej. Cztery fragi. Cały czas mamy idealną okazję, żeby wykończyć te arty. Zobaczmy, czy to się uda. Arta oczywiście zabije nas splashem jakimkolwiek. No ale oglądamy. Lorka może nie, Su-14 na pewno. Ale zanim się obróci, jesteśmy w stanie po prostu wydoić. Oczywiście arta jest niewidoczna, ale na szczęście udaje się wyspotować. I mamy piąty frag, dwie wykończone arty 8 tieru. I pozostaje nam jeszcze Lorka oraz oczywiście Tygrys drugi. Na Tygrysa bicia nie ma, a może kawalątek jest. No, nie widać. Także będziemy się skupiać chyba na tej arcie. A byłoby bardzo miło ją wykończyć. Także oglądam. No, arta jest bardzo blisko, ale spotowanie tych art w krzaku, zobaczcie, jaki to jest zawsze dramat. Gdzie ona jest? Widać, się gdzieś przestawiła. No i zrobiła się sytuacja nieciekawa. Tygrys drugi oraz arta kontra Type 64. Jest ta lorcia, wykończmy tą lorcię. Już się obraca, już celuje, już mamy żarówę. Czy nas zdejmie, czy też nie zdejmie? Nie zdjęła, udaje się wykończyć kolejną artę, szósty frag. Na takim losowaniu całkiem nieźle i zdjęte trzy arty 8 poziomu. No i teraz zostaje nam Tygrysek drugi, który ma 642 HP. My mamy 264. On nas robi na strzała, my go na strzałów. No, przynajmniej gdzieś tak 6. Także sytuacja nieciekawa. Mamy 5 APCR-ów i 10 APEK-ów. No i oglądamy, jak poradzi sobie nasz bohater. Prawie 2000 już zrobione, co na tym czołgu jest wynikiem całkiem niezłym, ponieważ strzelając po 100... Ile? 115? Dobrze pamiętam? Tak, oczywiście, 115 mam ten czołg, ale z pamięcią kłopoty. Strzelając po 115 zrobić 2000 uszkodzeń, no to trzeba troszkę się nastukać, będąc papierem z małą ilością HP. Oglądamy. Jest oczywiście manewr. Manewr jest zawsze kluczem do zwycięstwa. Szczególnie w sytuacji, jeśli jesteśmy lightem, a wróg jest czołgiem ciężkim, który kapuje, to absolutnie trzeba go zaskoczyć. Także próba manewru numer 1. Oglądamy, gdzie uda się go zaskoczyć. Czy będzie w dogodnej pozycji? Jest w wygodnej pozycji tyłem. Jeden strzał, niestety ding. No i z dwóch strzałów udało się jeden wsadzić z obrażeniami. Teraz to już jest ryzyko. No i Tygrys jest znowu na 5 strzałów. A my na 1. Także znowu manewr. Wybaczcie, że przyspieszę, ale tego jeżdżenia tutaj będzie bardzo dużo, także pośpieszmy się nieco, co byśmy nie oglądali samego dystansu, a nieco strzelania. Także zaskakujemy, objeżdżamy znowu mapę, spotuje nam się ten Tygrys, który postanowił po nas pojechać. No wiadomo, jak jest. Nawet nas wyspotował, to ci interesujące. No i Tygrys nas będzie szukał. Możemy się tak poszukać razem. Nasz lajcik oczywiście ma przewagę. Buster Advender, no, wykombinował, że z tej strony pojawi się Tygrys. Myślę, że słusznie, słuszna koncepcja. Bo on gdzieś tutaj jechał, powinien nas szukać. Także próba go zaskoczenia gdzieś tam z boku. Jeździmy po krzakach.
po linii, tak żeby go próbując, po prostu wyspotować. Już się zakręciłem, chyba od tej zakręconej jazdy. Nie ma. Gdzie jest ten tygrys? Czasu coraz mniej, niecałe 4 minuty. A tygrysa ni widu, ni słychu. No, tygrys jednak stracił cierpliwość i postanowił wrócić na kapa. Mamy tygrysa. Ten niestety się schował, ale pewnie dostał żarówkę. No i znowu wojna nerwów, wojna podjazdowa. Gdzie jest tygrys, to wiemy, ale jak stoi, czy uda się go trafić? 13 pestek, znowu spot na tygrysie. Ten nas szuka. Wychyla się, ale no, nie zobaczy. Jest, możemy wreszcie go uszczuplić z HP. Tak jest, jeden strzał, drugi strzał wchodzi, no i elegancko. I po tych manewrach zostaje mu 290 HP. My już mamy 2000, prawie 300. 2.30 do końca bitwy. No i znowu jeździmy. Dużą tutaj wytrwałością, cierpliwością wykazuje się nasz bohater bitwy. Nie daje szansy tygrysowi. Nie wchodzi z nim w jakieś pojedynki bezpośrednie, tylko próbuje go zrobić manewrami. Bardzo słusznie. Zobaczmy, czy teraz uda się go zaskoczyć. Jeden pocisk APCR nam został. Tygrys zjechał z kapa. Tygrys zjechał z kapa, czyli tak naprawdę może być wszędzie. Tutaj jest trudny moment tej bitwy. Widzimy, jak to utrudnia sytuację. Jeśli jesteśmy na kapie, to wróg dokładnie wie, gdzie jesteśmy. A gdy nie jesteśmy na kapie, to jest zawsze szansa, że wyjedziemy w tym momencie. Ale tygrys wyjeżdża w nieodpowiednim momencie pod pała. Udaje się go zdjąć. Obejrzyjmy zatem sobie wyniki końcowe. Odznaka mistrzowska. No i teraz zobaczcie na to. To ze spoilera. Medal Tamady Yoshio. Bardzo rzadki medal, naprawdę. Jeden z rzadszych medalów w WoCie. Ja go osobiście nie mam. No i rzadko się go widuje generalnie w bitwach. Za co on jest? On jest zdobywany za zniszczenie przynajmniej 3 artylerii, jadąc czołgiem lekkim, i przeżycie bitwy. Dodatkowym warunkiem jest, że te artylerie, wszystkie, muszą być przynajmniej 2 tiery wyżej od pojazdu naszego gracza. Także sytuacja, jak widzimy, no trudna, trudna do zdobycia. Na medalu jest czołg Type 95 Hago, w którym właśnie nasz bohater, czyli Tamada Yoshio, zniszczył 12 radzieckich artylerii podczas drugiej wojny, chyba światowej, w 1939. Do tego dostajemy oczywiście medal Paskuciego za zniszczenie po prostu 3 artylerii oraz medal specjalisty. 2756 uszkodzeń, także bardzo ładny wynik jak na takim losowaniu tego bączka. 7 fragów dało nam to 1719 czystego expa. 35 strzałów oddanych, 28 w celu i 25 z przebiciem. 1000 z asysty, no i dystans ponad 9 km, także prawie 2 medale Turoka zdobyte. Zarobek to 82 tysiące z kontem premium, ale po odjęciu wszystkich kosztów, konsumabli i amunicji na czysto zaledwie 14 tysięcy. Także bitewka ciekawa, z mega ciekawym medalem, także zawsze to jest coś interesującego. No i z bardzo ładnym wyciągiem, z wykombinowanym, wygranym zasłużenie. Także gratulacje, dzięki za obejrzenie, no i dajcie znać, czy macie medal Tamady Yoshio. Ja nie mam, może ktoś z was ma, a pewnie ma. Także tyle z mojej strony, trzymajcie się, cześć.